Dzień dobry. Proszę panią, chciałbym być bogaty i zbieram pieniądze. Czy mogłabym pani jakąś kwotę dać? Nie, ja mam taką zasadę, mnie pan pieniędzy nie daje, ale mogę panu zrobić kromkę chleba. Kromkę chleba? Dziękuję. Tyle kilometrów dziś przyszedłem i nikt mi nie chce pomóc. Każda moja prośba spotyka się z odmową. Kiedyś spotkałem takiego człowieka, który mnie zapytał: Marcinie, o co się modlisz? Ja wymieniłem mu wszystkie rzeczy, wszystkie osoby, o które się modlę. On powiedział: a wiesz, o co ja się modlę? Ja się modlę tylko o jedną rzecz. Ja się modlę o zdrowie. Dlaczego? Bo mam dwie ręce, dwie zdrowe nogi, a na dodatek Pan Bóg dał mi głowę i sprawny umysł, żebym mógł tym wszystkim mądrze zarządzać i pracować. Ja się modlę tylko o zdrowie, żeby moje ciało było zdrowe, a wszystko inne będę w stanie sam osiągnąć. No właśnie, i dziś, myśląc o tym, o co się modlimy, czy o co prosimy, o naszych marzeniach, musimy się zastanowić i zapytać, czy one są właściwe, czy one są mądre. Czy ja mam się modlić o pieniądze, o to, żeby być bogatym? Czy mam się właśnie modlić o zdrowie, o to, aby Pan Bóg dał mi siły, aby Pan Bóg mnie zmotywował do tego, żeby działać, żebym potrafił te pieniądze zarobić? Dalej, czy w momencie, kiedy zaczynam chorować, mam się modlić o uzdrowienie, o nagłe uzdrowienie, skoro wcześniej zaniedbałem bardzo wielu rzeczy, nie biegałem, nie ćwiczyłem, nie miałem żadnego wysiłku fizycznego, źle się odżywiałem, mało spałem, prowadziłem niehigieniczny tryb życia i nagle Pan Bóg mnie ma tak uzdrowić? Jeszcze dalej, jeśli do tej pory nie potrafiłem sobie poradzić z różnymi sytuacjami, które były w mojej rodzinie i doprowadziły one do dużego konfliktu, do sytuacji, w której nie potrafimy ze sobą się porozumieć, czy teraz mam się modlić o to, żeby Pan Bóg nagle zesłał jakąś możliwość tego, żeby to wszystko się odmieniło? Absolutnie nie. Mamy się modlić o to, żebyśmy byli mądrymi ludźmi, żebyśmy mądrze postępowali, żebyśmy w naszych modlitwach i w naszych prośbach, które zanosimy do Boga, potrafili prosić o to, co jest dobre dla nas i za każdym razem dodawali: bądź Twoja wola, Panie. Bo Pan Bóg wie, czego potrzebujemy. Pan Bóg wie, co jest dla mnie dobre. Pan Bóg wie, jak mnie uzdrowić. Pan Bóg wie, jak sprawić, żebym był bogaty. Pan Bóg wie, jak sprawić, żebym był szczęśliwy. Tylko ja muszę też wykonać pewną mądrą pracę w moim życiu. Jezus mówi: proście o co chcecie, a dam wam. Proście, wołajcie, ale czyńcie to z mądrością i rozsądkiem. A w Kościele prośmy o działanie Ducha Świętego. Po to, aby Duch Święty w całym Kościele działał, oświecał, odnawiał, pobudzał do życia. Aby nasz Kościół był silny, mądry i mocny. Zostańcie z Bogiem. Mądrych modlitw wam życzę.